10 najwyższych budynków w Rosji. Numer 10. Wieża Ewolucji. Jest to wieżowiec położony w Moskwie na terenie moskiewskiego City, czyli na terenie moskiewskiego Międzynarodowego Centrum Biznesowego, to jest specjalnej strefy łączącej biznes, handel i rozrywkę. Budowę wieżowca rozpoczęto w roku 2007, ale ze względu na kryzys gospodarczy została ona wstrzymana i ponownie wznowiona w roku 2011. W roku 2014 budynek został wreszcie ukończony. Pierwotnie projekt zakładał nazwę wieżowca City Palace, ale ze względu na zmianę inwestora zmienił się też pomysł na jego nazwę. Budynek składa się z 55 kondygnacji, a jego całkowita wysokość wynosi 255 metrów. Jako ciekawostkę dodam, że w roku 2016 budynek został nabyty za bagatela miliard dolarów przez rosyjską spółkę naftową Transneft. Numer 9. Miasto stolic, wieża Petersburg. Jest to kompleks dwóch budynków położony w Moskwie na terenie moskiewskiego City. Jego budowę rozpoczęto w roku 2003 i trwała ona do roku 2010. Obydwie z wież symbolizują dwa największe miasta rosyjskie, stąd nazwy wieży wyższej Moskwa oraz wieży niższej Petersburg. Wieżę Moskwę opiszemy sobie później, bo znajdzie się również wyżej w rankingu. Natomiast wieża Petersburg składa się z 62 kondygnacji i mierzy 257 metrów. Do kompleksu należy też 18-piętrowy budynek mierzący 75 metrów, zwany biurowcem północnym. Powierzchnią prawie 290 tysięcy metrów kwadratowych całego kompleksu zajmuje m.in. kompleks apartamentów, pomieszczenia biurowe, sklepy, restauracje, centrum fitnessu oraz ogród. Numer 8. Pałac Triumfu. Jest to wieżowiec położony w Moskwie w swoim socrealistycznym stylem, przypominający trochę nasz warszawski Pałac Kultury i Nauki. Jego budowa rozpoczęła się w roku 2001 i trwała 4 lata, do roku 2005. Wieżowiec składa się z 57 kondygnacji, a jego całkowita wysokość wynosi nieco ponad 264 metry. Do roku 2008 był najwyższym budynkiem w Europie. W pałacu znajduje się aż 1000 apartamentów, a na wysokości 200 metrów możemy podziwiać przepiękną panoramę Moskwy na specjalnie wybudowanym w tym celu tarasie widokowym. Numer 7. Wieża na nadbrzeżu. Jest to kompleks trzech budynków położony w Moskwie na terenie moskiewskiego City. Jego budowę rozpoczęto w roku 2003, a w roku 2007 została ona ukończona. Najwyższa z wież, tak zwana wieża C, składa się z 59 pięter, a jego całkowita wysokość to 268 metrów. Wieża B składa się z 27 kondygnacji i mierzy 127 metrów, a wieża najniższa A to 17 kondygnacji i 86 metrów wysokości całkowitej. Wszystkie z wież to typowe biurowce, mieszczą się biura największych firm światowych jak Procter & Gamble, Citibank czy IBM. Warto dodać, że IBM jest obecnie największym najemcą powierzchni na terenie całego kompleksu. Numer 6. Miasto stolic. Wieża Moskwy. Jak już wspominałem, opisując niższą z wież kompleksu Miasto stolic, jest to kompleks dwóch budynków położony w Moskwie na terenie moskiewskiego City. Wieża Moskwa składa się z 73 kondygnacji, a jej całkowita wysokość to 302 metry. Numer 5. Eurazja. Jest to wieżowiec położony w Moskwie na terenie moskiewskiego City. Jego budowę rozpoczęto w roku 2006 i ze względu na wstrzymanie budowy na 2 lata, trwała ona aż do roku 2014. Budynek składa się z 72 kondygnacji i mierzy 309 metrów. Jest szóstym najwyższym budynkiem w Europie, zaledwie o 70 cm niższym od londyńskiego Sharda, który jest piątym najwyższym wieżowcem w Europie. Całkowita powierzchnia obiektu to prawie 213 tysięcy metrów kwadratowych, z czego w większości to powierzchnia mieszkalna oraz biurowa. Oprócz mieszkań prywatnych w budynku funkcjonuje też hotel, restauracje, bary, sklepy oraz obszerne kasyno. Numer 4. Mercury City Tower.
Jest to wieżowiec położony w Moskwie, na terenie moskiewskiego City. Jego budowę rozpoczęto w roku 2009 i trwała ona 3 lata. Oficjalne otwarcie budynku nastąpiło w roku 2013 ze względu na przeciągające się prace wykończeniowe. Obiekt składa się z 75 kondygnacji, a jego całkowita wysokość wynosi 339 metrów. Powierzchnia użytkowa budynku to 158 tysięcy metrów kwadratowych, z czego ponad połowa to powierzchnia biurowa. Resztę zajmuje powierzchnia mieszkaniowa w postaci 140 apartamentów o powierzchni od 90 do 300 metrów kwadratowych. Jakby komuś było mało, to na 69 piętrze budynku znajduje się luksusowy penthouse o wielkości 450 metrów kwadratowych. Ponadto w wieżowcu do dyspozycji mieszkańców znajduje się restauracja, klub, ośrodek spa, klub fitnessu oraz sauna. Numer 3. OKO. Jest to kompleks dwóch wieżowców położony w mieście stołecznym Moskwie. Budowę rosyjskiego OKO rozpoczęto w roku 2011 i trwała ona do roku 2015. Wyższą z wież jest wieża południowa, składająca się ona z 85 kondygnacji, a jej całkowita wysokość wynosi 354 metry. Jej mniejsza siostra, wieża północna, składa się z 49 pięter i mierzy 245 metrów. Obie wieże są połączone siedmiopiętrowym budynkiem przy swoich podstawach. Na koniec dodam, że w kompleksie funkcjonuje hotel z 330 pokojami i apartamentami o rosyjsko brzmiącej nazwie Oko Vega and Oko Mira. Numer 2. Wieża Federacji. Jest to kompleks dwóch wieżowców położonych w stolicy Rosji, Moskwie. Jego budowę rozpoczęto już w roku 2005 i planowo miano ją ukończyć w roku 2010, ale ze względu na kryzys gospodarczy w roku 2008 budynek powstał dopiero w roku 2015. Całkowita wysokość wyższej z wież, to jest wieży wschodniej, wynosi 374 metry, natomiast wysokość wieży zachodniej to 242 metry. Powierzchnia użytkowa całego kompleksu wynosi prawie 0,5 miliona m2, a jako ciekawostkę dodam, że niższa z wież posiada najwyżej na świecie umieszczony zegar cyfrowy na budynku. Tym samym wynik ten widnieje w słynnej księdze rekordów Guinnessa. I numer 1. Łachta Centr. Jest to wieżowiec znajdujący się w dawnej stolicy Imperium Rosyjskiego, Petersburgu. Pierwotnie miał powstać w centrum miasta, tym samym sąsiadując z zabytkową zabudową Petersburga, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale ze względu na protesty mieszkańców oraz samego UNESCO, lokalizację obiektu przeniesiono do dzielnicy Łachta. Budowa wieżowca rozpoczęła się w marcu roku 2013 i trwała przeszło 5 lat, to jest do października roku 2018. Budynek składa się z 87 kondygnacji, a jego całkowita wysokość to 462 metry. Łachta Centr jest tym samym nie tylko najwyższym budynkiem w Rosji, ale na całym kontynencie europejskim. I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału i oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!